Dzisiaj poznaliśmy decyzję Banku Japonii w sprawie dalszej polityki pieniężnej w kraju kwitnącej wiśni. Bank zdecydował się podwoić skup funduszy ETF, które inwestują na giełdzie w Tokio, oraz program pożyczek w dolarach amerykańskich. Pozostawił za to stopę procentową oraz utrzymał wzrost bazy monetarnej. Podwojenie skupu funduszy ETF i programu pożyczek w dolarach amerykańskich to za mało, żeby utrzymać dobry klimat na rynkach, przynajmniej na razie. Bank Japonii jednak chce poczekać na konkrety związane z pakietem fiskalnym, który przygotował rząd. Dzisiejsza decyzja Banku Japonii spowodowała silne umocnienie jena japońskiego oraz spadki na giełdzie w Tokio. Jednak ostatecznie indeks Nikkei, główny indeks tokijskiej giełdy, zakończył dzień na plusie. Zresztą jak spojrzymy na posiedzenia Banku Japonii w tym roku, to praktycznie każde rozczarowywało rynek, który jednak część strat odrabiał. I w tym przypadku prawdopodobnie będzie tak samo, zwłaszcza że już w przyszłym tygodniu poznamy konkrety związane z pakietem fiskalnym rządu Japonii. Stabilnie bardzo jest na polskim złotym. Mimo dzisiejszej negatywnej decyzji Banku Japonii, polski złoty, można powiedzieć, wpadł w wakacyjny maraz na parze euro-PLN. Z kolei na parze dolar-złoty kurs próbuje przełamać nieśmiało poziom 3,93, co mogłoby otworzyć drogę do okrągłego obszaru 3,90. To nie koniec emocji, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, mimo że najważniejszą decyzją było posiedzenie Banku Japonii. Po południu warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt anualizowanego PKB w Stanach Zjednoczonych. Tempo wzrostu gospodarczego w USA ma przyspieszyć w drugim kwartale, jednak nawet nieco słabsze dane mogą spowodować przecenę amerykańskiej waluty, zwłaszcza że dolar traci od środowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. W przyszłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Banku Anglii, na którym ma dojść do dalszego cięcia stopy procentowej, przynajmniej o 25 punktów bazowych. Jeżeli taka decyzja by się pojawiła w przyszłym tygodniu ze strony Banku Anglii, powinno to podtrzymać dobry klimat na rynkach.